Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek motoryzacyjno-edukacyjny, jak to na tym kanale. Mianowicie chciałbym co nieco opowiedzieć, czy da się do końca sprawdzić samochód używany na 100%. Jest to odcinek motywowany głównie sprawdzeniami samochodów przed zakupem, które dokonałem przez te lata ostatnie. Tak naprawdę na to pytanie może być odpowiedź jedna. Oczywiście nie. Czy da się sprawdzić samochód używany na 100% do końca, żeby być pewnym, że nie przysporzy nam jakichś kłopotów czy usterek nagłych. To wszystko zależy oczywiście także powiedzmy sytuacji danego sprawdzenia, czy czasu, który poświęcimy, ale aczkolwiek pamiętajmy o tym, że kupując na przykład od właściciela prywatnego, na pewno nie pozwoli nam on, nie wiem, 2-3 godziny chodzić koło samochodu z latarką, z jakimiś endoskopami, powiedzmy, rozbierać samochód, co już wyczytałem na niektórych też stronach, czy na Facebooku, powiedzmy, jakichś stron, które sprawdzałem, jeżeli ja czytam, że gość z endoskopem, powiedzmy, rozbiera czy tam ściąga lampę. Ja już wcześniej wspominałem, w którymś odcinku chyba nagrywany był z powrotu ze sprawdzenia, że jeżeli ja czytam na Facebooku, że ktoś endoskopem sprawdza silnik, czy rozbiera tam, powiedzmy, części silnika, kolektor, czy świece wykręca. Układ zapłonowy trzeba ściągnąć oczywiście przed tym. To mnie się tak naprawdę śmiać chce z tego, bo gwarantuję, że żaden prywatny właściciel nie pozwoli i większość komisów także, na rozbieranie samochodu do sprawdzenia, powiedzmy, czyli ściąganie czy tam lamp, błotników, powiedzmy, w celu zajrzenia gdzieś tam w jakieś zakamarki. Oczywiście endoskopem czy tam kamerką możemy sobie zaglądać, ale tam, gdzie dotrzemy. Co w przypadku dużej części, szczególnie dużych samochodów z dużymi silnikami, często taki samochód jest tak obudowany, powiedzmy, tak zabudowana jest komora silnika, że nawet ciężko tą kamerą, powiedzmy, gdzieś tam zajrzeć w jakieś zakamarki. Oczywiście tam, gdzie jest dostęp łatwiejszy, no to można gołym okiem, powiedzmy, latarką poświecić i też zajrzeć. Często już na pierwszy rzut oka nawet oceniając zdjęcia, chociaż tutaj ja może też nakręcę odcinek o zdjęciach samochodów. Nie będę teraz wnikał w temat, ale często można się na samych zdjęciach także przejechać, bo w dużej części zdjęcia są albo retuszowane do ogłoszeń, albo jest coś kombinowane także ze zdjęciami. Także tutaj na pewno, chcąc jak najdokładniej sprawdzić, musimy poświęcić sporo czasu, 2-3 godziny na sprawdzenie, i bardzo często jest tak, że właściciel prywatny straci cierpliwość w komisie. Możemy sobie chodzić, sprawdzać, powiedzmy, ten samochód dłuższy czas, jeżeli on stoi gdzieś na placu, ale według mnie do końca i tak nigdy używanego auta nie sprawdzimy. I tutaj dochodzimy do moim zdaniem najważniejszego etapu sprawdzania aut, szczególnie skomplikowanych, z dużymi silnikami, z silnikami diesla, z dużymi przebiegami, ze skrzyniami automatycznymi, gdzie tego wyposażenia jest dużo, dużo więcej, czyli jazdy próbnej. I to jest konsensus tego całego, moim zdaniem, sprawdzania, dlatego że żeby samochód sprawdzić, to moim zdaniem jazda próbna powinna być przynajmniej 20-30 km. Gdzieś z jazdą też po drogach szybkiego ruchu, żeby ten samochód się nagrzał z częstymi zmianami biegów, szczególnie w przypadku automatu. Nawet te 20-30 km może być często mało, bo dosyć często usterki ujawniają się po przebiegu powyżej 100 km. Także jazda próbna gdzieś tam w okolicach, powiedzmy 3, 4, 5 km, zazwyczaj tak wygląda jazda próbna, czy to w komisach, czy i do tego jeszcze często możemy nie mieć możliwości, bo na przykład stwierdzą, że jazdę próbną może dokonać właściciel, to często taka jazda próbna, krótka, właściwie nie ma żadnego sensu, bo i tak nie wychwycimy tych usterek, które się ujawniają właśnie po przebiegu
kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów. Często może być tak, że auto, ja miałem do czynienia raz, nie, miałem dwa czy trzy razy do czynienia na przykład, że po szczytaniu błędów ze sterownika, z komputera, na przykład był błąd, powiedzmy, filtra cząstek stałych. Widać, że to auto miało problem, bo jeszcze doszły wydruki, powiedzmy, z serwisu, jakieś tam diagnostyki, kasowania błędu, ale ten błąd został i on był zapisany. I to był oczywiście silnik diesla z dosyć małym przebiegiem. Młode auto, ale ten błąd powoduje to, że ktoś albo się pozbywa samochodu, powiedzmy, przed jakąś grubszą naprawą, typu wymiana właśnie filtra cząstek stałych, czy diagnostyki całego tego układu, bo to filtr cząstek stałych, pamiętajmy, że nie składa się z samego filtra, tylko także z różnych czujników ciśnienia, powiedzmy spalin, czy które badają, powiedzmy, zanieczyszczenie, które sadze, która się wydobywa z układu wydechowego, to wszystko powoduje, że te koszty mogą być znaczne, a taką usterkę jest, często właśnie wychodzi dopiero po kilkuset kilometrach. Często jest na przykład tak, że dane usterki są też specjalnie zatuszowane, powiedzmy, ktoś silnik wymyty jest świeżo, na to też powinniśmy zwrócić uwagę, że praktycznie, jeżeli ktoś będzie chciał coś ukryć, powiedzmy, to choćby nawet wycieki, to wymyje silnik świeżo, powyciera coś tam, i tak nie będziemy w stanie tego dopiero właśnie, tak jak mówię, po dłuższej jeździe próbnej możemy takie coś stwierdzić. Często na przykład jest tak, pamiętajmy, że samochód używany, jak sama nazwa mówi, jest on zużywany, czyli jest on zużyty w jakiejś części. Jeżeli auto ma, powiedzmy, 200 tysięcy kilometrów, to jest ono zużyte w około 50%, a może i więcej, w zależności od tego, jak ktoś serwisował ten samochód. Raczej według mnie w większej ilości procentów, to wszystko zależy, gdzie to auto też jeździło. Także w takim aucie może się w krótkim czasie bardzo dużo rzeczy zepsuć, które na przykład przy zakupie działały. Nawet choćby, powiedzmy, alternator, ładowanie nam wysiądzie, czy rozrusznik, powiedzmy, przez odmowie współpracy. To wszystko są koszty też kilkaset, w tysiące idące. Skrzynia automatyczna. No tutaj jest też temat dosyć ciekawy. Można poczytać zresztą na forach, że często ludzie kupują gdzieś tam auto z automatyczną skrzynią z przebiegiem 200, 250. Nawet ostatnio czytałem, ktoś tam się zastanawiał nad skrzynią właśnie DSG, którą samochód miał chyba 300 czy 350 tysięcy, i ktoś tam mu dopisywał, że no, ta skrzynia to 500 tysięcy wytrzyma, także kupuj bez problemu. No, ja bym się z tym raczej nie zgodził. To wszystko zależy od serwisowania, od tego, jak ten samochód jeździł. Ogólnie skrzynia automatyczne tak do przebiegu 200-250 tysięcy raczej nie powinny sprawiać problemów, a później to już jest loteria niestety. Od poprzednich użytkowników, jak o to auto, jak jeździli, jak dbali, jak wymieniali olej. Jeżeli nie był wymieniany olej, no to ta żywotność się skraca. Także samo sprawdzenie auta używanego, moim zdaniem, nigdy nie jest tak, że ktoś, a jeszcze dodatkowo tutaj dochodzi kwestia, że ktoś, na przykład firmy czy osoby, które sprawdzają, na przykład polecają dany samochód. To już jest w ogóle dla mnie też jakieś. Ja bym według mnie samochodu używanego, nawet jeżeli ktoś to sprawdził, do końca nigdy nie możesz polecić tak naprawdę na 100%, bo to jest decyzja kupującego, czy kupuje używany przedmiot i godzi się z tym, że on jest, że w każdej chwili może jakaś tam usterka wystąpić i musi ją naprawić. Także to nie jest tak, że dużo ludzi myśli, że ktoś oddaje, nawet że ktoś oddaje samochód, czy sprzedaje samochód 3, 5-letni, 10-letni, no i robi prezent, powiedzmy, kupującemu, że nie wiem, powymienia tam zawczasu wszystkie, większość elementów, później kupujący nie będzie przez następne 5-10 lat nic wkładał w taki samochód. To niestety jest fikcja i bzdura. Także samo polecanie, że auto pewne na 100%, też takie opisy to są tak naprawdę zakłamanie. Nigdy
Nigdy używane auto, według mnie takie samochody, które mają małe przebiegi gdzieś z salonów polskich, one się często rozchodzą gdzieś po rodzinach, po znajomych, także sprawdźcie sobie rynek też samochodów właśnie z salonów polskich. Ja ostatnio sprawdzałem, to takich samochodów z małymi przebiegami kilkuletnich jest bardzo mało. Często są to wersje, a jeżeli są, to są one oczywiście odpowiednio droższe. Także to by było na tyle w tym odcinku. Nie chcę przedłużać. Myślę, że jakiś odcinek jeszcze nagram o sprawdzeniach samochodów. Nie wiem, czy o zdjęciach właśnie. Teraz mi przyszło do głowy to, co wcześniej powiedziałem o zdjęciach samochodów właśnie. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.